rzucimy na E. Pielęgniarka zaśpiewała w dużym śpiewku. Kryjąc swoją przyjaciółkę celny zew, zeznała niezgodnie z prawdą przed sądem, że tego wieczoru, podczas którego miał miejsce tragiczny wypadek, celny zew nie było na dyżurze. Proszę wstać. Sąd idzie. Składanie fałszywych zeznań przed sądem jest oczywiście karalne, nawet karą pozbawienia wolności. W takim przypadku mówimy o krzywoprzysięstwie. Jednak nie wszyscy wiedzą, że pojęcie to dotyczy również zatajania prawdy. Każdy świadek zobowiązany jest przekazać sądowi wszystkie informacje, które posiada w związku z daną sprawą. Ponieważ kara za fałszywe zeznanie może być bardzo dotkliwa, nawet przez nią możemy stracić pracę lub mieć trudności z jej znalezieniem. Ponieważ wielu pracodawców wymaga zaświadczeń o niekaralności. Wysoki sądzie, często spotykamy się z używaniem słowa krzywoprzysięstwo. To nic innego jak składanie fałszywych zeznań. Instytucja ta jest uregulowana w kodeksie karnym. Zgodnie z artykułem 233, paragraf 1 kodeksu karnego. Każdy, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Wysoki sądzie, czyli krzywoprzysięstwo w sądzie jest poważnym przestępstwem uregulowanym przepisami prawnymi. Fałszywe zeznania w sądzie szkodzą nie tylko samemu procesowi, ale także osobie, która je składa. By mówić o odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo, przyjmujący zeznania, a więc sąd powinien uprzedzić przed składaniem zeznań o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego lub też odebrać stosowne przyrzeczenie. Wysoki sądzie, kodeks karny przewiduje także uregulowania, szczególnie odnośnie kary w zakresie przestępstwa składania fałszywych zeznań. Mianowicie, jeśli zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy spowodowane jest obawą przed odpowiedzialnością karną grożącą danej osobie lub jej najbliższym, wówczas grożąca kara jest to pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5. Artykuł 233, paragraf 1a kodeksu karnego. Fałszywe zeznanie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, bądź też dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, zanim nastąpi choćby nieprawomocne rozstrzygnięcie sprawy. Składanie fałszywych zeznań przed sądem powoduje także, stajemy się mniej wiarygodni, a także przestępstwo zostaje udokumentowane, co może utrudnić nam życie zawodowe. Zgodnie z prawem przed sądem, kryjąc swoją przyjaciółkę Celinę Z, popełniła przestępstwo i grozi jej za to kara pozbawienia wolności, określona w kodeksie karnym. Te
Celimena F. chciała uchronić swoją przyjaciółkę Celinę Z. przed konsekwencjami, które wydarzyły się na dyżurze w szpitalu, gdzie doszło do tragicznego wypadku, dlatego zeznała, że przyjaciółka nie była wtedy na dyżurze w szpitalu. Krzywo przysięstwo Telimeny F. sprawiło, że oprócz pozbawienia wolności, która jej grozi, może również stracić pracę w szpitalu. Wysoki sądzie, dla swojego pracodawcy jest niewiarygodna, a praca w szpitalu jako pielęgniarka jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ w jej rękach znajduje się ludzkie życie. Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem,